Szczęść Boże, coś Wam powiem. Trwający w Rzymie synod biskupów ma debatować o tym, co należy zrobić dla przyszłości Kościoła. Zanim coś wypracują, warto przypomnieć, że nadal aktualne jest jedno zadanie, które zostało nam przekazane. Iść i głosić Ewangelię. W tym momencie zaczyna się zastanowienie, kto ma się tym zająć. Księży i zakonników coraz mniej. Brakuje powołań. Świeccy też się nie garną do tego zadania. No to oznacza, że nie zrozumieliśmy, czym jest powszechność Kościoła. Jezus posyła uczniów do każdego narodu czy grupy społecznej. Posyła do wierzących i niewierzących, do ludzi żyjących dobrze i źle. Każdy ma szansę usłyszeć Ewangelię i każdy ma możliwość przyjąć ją lub ją odrzucić. Wynik końcowy nie jest najważniejszy. To, o czym mówi dzisiejszy fragment, jest pokazaniem, że zadawanie świadectwa i dzielenie się wiarą odpowiedzialny jest każdy już ochrzczony. Nieważne, czy to ksiądz, siostra, lekarz, prawnik, budowlaniec czy uczeń. Jeśli każdy zacząłby mówić o swoim doświadczeniu wiary, wtedy ewangelizacja stanie się powszechna. Bo każdy robiłby to na swój, właściwy dla stanu sposób. Że tu nie ma się co oglądać na boki, czy ktoś się zgłosi do tego zadania, bo nikt za ciebie nie zrobi tego, co należy do ciebie. Kiedy idziemy na mszę, to w pierwszej chwili idziemy tam z troski o siebie. Modlimy się i korzystamy z sakramentów dla własnego zbawienia. Ale idąc na mszę, muszę sobie zadać pytanie, czy mi zależy na wiecznym szczęściu moich bliźnich? Nie tylko tych, którzy są dla mnie dobrzy i mili, ale zwłaszcza tych, którzy mojej pobożności nie rozumieją i z niej szydzą. Uczenie Jezusa, który nie ewangelizuje, to karykatura chrześcijaństwa. Rola tej misji od samego początku jest jednocześnie ekscytująca i wymagająca. Nie ma ona polegać na wymuszaniu i narzucaniu jakichś zadań, ale powinna być nakłanianiem do uczestnictwa w wierze z wolnej woli. W końcu nie idziemy głosić Chrystusa, który jest geniuszem i chce podbić świat, ale mamy głosić Chrystusa, który dla tego świata dał się zabić, byśmy mieli życie wieczne. Jako ludzie wierzący mamy dzielić się największym darem, jaki człowiek może obdarzać innych ludzi. Jezus, dając nam Ewangelię o Królestwie Bożym, czyli tak dosłownie mówiąc, dając nam siebie, zaufał nam, że tego nie zmarnujemy. W końcu może być z tym jak z każdym innym darem. Może pozostać zapakowany, odłożony na półkę albo wykorzystany tylko dla siebie. Jak to więc wygląda u ciebie? Kościół rozwija się przez apostołowanie. Siedząc w domu, nie wypełniamy tego zadania. My dziś mamy iść głosić Ewangelię tam, gdzie nas nie chcą i nami pogardzają. Nasza obecność na mszy nie ma być wynikiem naszej sympatii do danej parafii czy księdza, czy też ludzi, tak jak i nieobecność nie ma być wynikiem naszego nielubienia się z daną grupą. Bo oburzając się na pychę i obłudę innych, samemu tak samo się postępuje. Mamy potężne narzędzie, jakim jest Słowo Boże. Nie trzeba ubierać go w piękne i poprawne słowa, bo będzie tylko dostępne dla elit. To Słowo ma zmieniać cały świat i rozsadzać wszystkie mury, jakie pobudowali między sobą ludzie. Przyjmij je i przekaż dalej, tak jak potrafisz najlepiej. W końcu, jako chrześcijanie, idziemy do świata z niepasującym mu orędziem. Niech Pan Wam na tę drogę błogosławi w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.